cała dzisiejsza debata, kończę pani marszałek, cała dzisiejsza debata miała charakter przestępczy. Było to nic innego jak wielogodzinne podżeganie do przestępstwa. Prawo do aborcji nie oznacza nakazu aborcji. Prawo do aborcji oznacza, że kobiety po prostu te aborcje będą mogły robić bezpiecznie, legalnie, dostępnie, niezależnie od zasobności portfela. Co pan ma w tej głowie, że pan takie głupoty opowiada? Jeżeli ktoś zabija dzieci, to jest artykuł 148 Kodeksu Karnego, idzie do więzienia. Pierwsza. Druga rzecz. Pani Karina Bosak. Czy w Polsce mamy nadmiar urodzeń? Nie. Czy jednym z największych problemów dzisiejszej i przyszłej Polski jest malejąca dzietność? Tak. I to jest przestępstwo. I zachęcanie do tego, by taki proceder podnieść do rangi zasady tolerowanej i ba, reklamowanej przez niektórych zasiadających tu w Wysokiej Izbie. To jest przestępstwo, a zatem cała dzisiejsza debata, kończę pani marszałek, cała dzisiejsza debata miała charakter przestępczy. Było to nic innego jak wielogodzinne podżeganie do przestępstwa. Dziękuję bardzo. Szanowny panie pośle, debata, która odbyła się przez ostatnie godziny tutaj w Sejmie, była debatą o sprawach i prawach Polek, prawach kobiet, o ich bezpieczeństwie i o ich świadomym rodzicielstwie. I nie debatowali czarownicy i czarowniczki. Debatowały posłanki i debatowali posłowie. Zapraszam pana posła Fritza, Konfederacja. Nie, nie ma sprostowania. Nie ma pana posła Fritza. Zapraszam pana Tomasza Zapałowskiego, Konfederacja. Zapraszam, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo, nie mam żadnych wątpliwości, że legalna aborcja to nasze, kobiet, prawo, nasza sprawa i nasz wybór. Aborcja to możliwość, a nie nakaz. Nikt nikogo nie będzie zmuszał do terminacji ciąży. I wiecie co, panowie? W tym przypadku nie jesteście od decydowania, ale od wspierania nas. Organizowałam marsze kobiet, byłam spisywana i wzywana do składania wyjaśnień. Dziś wiem i chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że aborcja to kwestia współczesnej wiedzy i indywidualnej decyzji kobiety. Jestem za zmianami prawnymi, które dadzą w końcu polskim kobietom bezpieczeństwo. Zapewnią dostęp do bezpiecznej aborcji, bo jest to kwestią praw człowieka. Praw człowieka, które wyraźnie mówią, że tylko ty możesz decydować o swoim ciele. To integralność fizyczna. Każdy powinien mieć swobodę decydowania o swojej integralności cielesnej oraz prawo do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczącej życia reprodukcyjnego, w tym także kiedy i czy chce mieć dzieci. Wysoka Izbo, my kobiety potrzebujemy dostępu do legalnej aborcji, dostępu do bezpiecznych i legalnych usług aborcyjnych. Przestańmy udawać. Aborcje wykonywane są cały czas, niezależnie od prawa, a kryminalizacja aborcji nie wstrzymuje jej wykonywania. W ciągu ostatnich 60 lat ponad 30 państw zmieniło prawo, aby umożliwić kobietom szerszy dostęp do aborcji. My też to w końcu zrobimy. Bo polskim kobietom się to po prostu należy. I do posła Tadeusza Woźniaka, ja też mam dzieci. Pani marszałkini, Wysoka Izbo, z tej debaty wysuwa się jeden wniosek, że podstawowym pytaniem, na które wszyscy musimy sobie odpowiedzieć, jest pytanie, kto ma prawo decydować o zdrowiu i życiu kobiet w Polsce. I albo mogą to robić same kobiety, jak to wynika z naszych projektów ustaw, albo może robić to przypadek, dobra albo zła wola panów i pań po prawej stronie sceny politycznej. My mówimy jasno. Prawo do decydowania o swoim zdrowiu, życiu, wolności ma tylko i wyłącznie kobieta. Jest to jej własna, indywidualna i wolna decyzja.
Ja szanuję Państwa opinię o tym, kiedy zaczyna się życie, czym jest płód, a czym jest dziecko. I mówię Państwu jasno, prawo do aborcji nie oznacza nakazu aborcji. Prawo do aborcji oznacza, że kobiety po prostu te aborcje będą mogły robić bezpiecznie, legalnie, dostępnie, niezależnie od zasobności portfela. I ja szanuję Państwa poglądy. I dlatego proszę bardzo Państwa o to, abyście uszanowali poglądy tych kobiet, które w Polsce chcą się czuć bezpiecznie, które chcą zachodzić w ciążę, które nie chcą być w tej ciąży. Po prostu je uszanujcie i dajcie im poczucie, że polskie państwo sprawia, że mogą w Polsce bezpiecznie zrobić aborcję. Konstytucja w Polsce nie zakazuje aborcji. Ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka w naszym projekcie koalicji po prostu zmieniamy. Dlatego zwracam się do Państwa z jednym prostym apelem. Dajmy kobietom wolność, godność. Nie odzierajmy ich z podstawowych praw. Ostatnie lata dla zbyt wielu z nich skończyły się tragicznie. Tych imion nie będziemy już wymieniać. Ale miejmy nadzieję, że już wkrótce rozpocznie się czas, kiedy żadna kobieta w wyniku zaniechania lekarza, prawa antyaborcyjnego, zakazu, nie poniesie śmierci, uszczerbku na zdrowiu i nie będzie musiała szukać pomocy za granicą. Dziękuję. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, drogie posłanki, posłowie, chcę na początku podziękować wszystkim kobietom, matkom za przyjęcie każdego nowego życia i trud wychowania narodzonych dzieci. Czy w Polsce mamy nadmiar urodzeń? Nie. Czy jednym z największych problemów dzisiejszej i przyszłej Polski jest malejąca dzietność? Tak. To dlaczego dziś, zamiast mówić tu na tej sali o możliwości dalszego wspierania rodzin i macierzyństwa, koalicja Lewicy, Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, PSL-u przedkłada nam te haniebne projekty systemowego mordowania nienarodzonych dzieci. Te projekty w zasadzie niewiele się różnią. O zgrozo, aborcje to okrutne morderstwo na niewinnych dzieciach nazywa się w tych projektach świadczeniem zdrowotnym. I do tego okrucieństwa włącza się aparat państwowy. A tych, którzy nie chcieliby brać udziału w tym tak zwanym świadczeniu, ukaże się odebraniem finansowania ich działalności. My, posłowie, którzy mamy choć odrobinę wrażliwości, musimy zdecydowanie sprzeciwić się tej zbrodni na polskim narodzie. Przecież możemy sobie wyobrazić Polskę, w której życie każdego człowieka jest skutecznie chronione. Odrzućmy te projekty i chodźmy w stronę życia, bo taka jest polska racja stanu. Bardzo dziękuję pani Bosak za wystąpienie dzisiejsze, bo przywraca ono wiarę w człowieka i wiarę w to, że dobro zwycięży. Dziękuję, również na tej sali. A was, panie posłanki, panowie posłowie, bardzo proszę, żeby odsłuchać tego przemówienia jeszcze raz, bo tam znajdziecie, myślę, to, co, na co czekacie. Dobro, które was może czekać, kiedy odrzucicie te projekty dzisiejsze, które przedkładacie. Dziękuję bardzo. I na koniec, matka Teresa z Kalkuty podczas przyjęcia pokojowej Nagrody Nobla powiedziała do całego świata, to właśnie aborcja najbardziej niszczy pokój, bo skoro matka może zabić własne dziecko, To co stoi na przeszkodzie, abym ja zabiła ciebie, a ty mnie. Pozostawiam z tą refleksją państwa do przemyślenia. Dziękuję.